Jako osoba z bezpieczeństwa mam silną awersję do ryzyka. Włamujemy się do polskich, zagranicznych spółek, wykradamy z nich dane, wykradamy z nich pieniądze. Nie zgadzam się z tym, że pierwszy milion trzeba ukraść. Można go dostać. Cześć, dzień dobry, witamy w Zapytaj Wisi. Jak zwykle witam Was Michał Olszewski oraz Arek Hajduk. I mamy dzisiaj gościa. Gość ma na imię Piotr i więcej o sobie opowie właśnie teraz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, albo nie opowie, bo bardzo lubi być tajemniczy i anonimowy. No dobra, to ja, ja go przedstawię. To jest Piotr Konieczny, znany jako niebezpiecznik szerzej. Ja właśnie pomyślałem, że ktoś mógłby. Yy... Dojść do wniosku, że się tu whakowałem na tego waszego streama zupełnie przypadkiem i przysłoniłem prawdziwego gościa, który, <noise> który miał dzisiaj być. Ja, mamy bardzo trudne no. hasło, którego nie byłeś w stanie odgadnąć. Tu mam taki. Dokładnie. Pisałeś do mnie przed chwilą, że jakie jest hasło, nie mogę wejść. Dokładnie mam problemy z najprostszymi hasłami. Ale także zupełnie poważnie, no to dokładnie pracuję w niebezpieczniku. Niebezpiecznik to jest mój twór, i niebezpiecznika myślę, że część osób może kojarzyć jako serwis, który pisze o bezpieczeństwie i dobrze, bo. Tym się zajmujemy, no ale tak naprawdę na życie zarabiamy w troszeczkę inny sposób, bo to już jest potężna firma, przede wszystkim wykonując takie profesjonalne usługi bezpieczeństwa. One w naszej branży nazywają się testami penetracyjnymi. Czyli mówiąc wprost, włamujemy się do polskich zagranicznych spółek, wykradamy z nich dane, wykradamy z nich pieniądze. Niestety. Później większość z tego musimy oddać. Robimy to oczywiście na zamówienie zarządów, więc jest to takie testowanie bezpieczeństwa. I to wymaga pewnej specyficznej wiedzy, a jak się już tą wiedzę ma, no to też można robić jeszcze jedną rzecz i to też robimy, czyli regularnie realizujemy takie szkolenie autorskie, czyli sami opracowujemy konspekty dla programistów, dla administratorów, no i też dla takich zwykłych ludzi, jak my to mówimy mówić, lubimy mówić od pana na szlabanie, aż po członków zarządu, takiej security awareness, no teraz o tym cyberbezpieczeństwie dużo się mówi, mówi się coraz więcej, co nas bardzo cieszy, bo od 15 lat chcieliśmy, żeby się dużo o bezpieczeństwie mówiło, ale też mówiąc szczerze, rośnie świadomość Polaków, także tak, tak misyjnie trochę wydaje mi się, że się tutaj spełniliśmy i, i tym się w zasadzie zajmuję. To chyba dobry biznes, nie? Dobry biznes, tak, nie narzekam. Dużo się dzieje, można fajne rzeczy robić, za które nie idzie się do więzienia, a inni by poszli, eee, więc jest fajny jest fan. Okej, okay, Piotrze. Rozmawiamy z Tobą jako inwestorem dlatego że 18 stycznia tak sobie zapisałem tutaj publicznie puściłeś informację, że masz bańkę do wywalenia i tą bańkę chcesz stracić prawdopodobnie jak znamy realia inwestorskie opowiedz jakby jak twoje życie się zmieniło skąd w ogóle taki pomysł dlaczego ta bańka akurat startup Ha, no to, to, to nie wiem ile mamy czasu, ale żeby rozpocząć tą historię musimy się cofnąć parę lat. Przez, przez, przez wiele lat jak tworzyłem niebezpiecznika, to pracowałem. Pracowałem. No i generalnie pracowałem. Eee, aż w końcu doszedłem do takiego szczęśliwego etapu, gdzie mogę pracować mniej. Eee, mam świetnych ludzi w zespole, którzy zdecydowanie lepiej ode mnie robią rzeczy, które ja robiłem 15 lat temu. Eee, a to spowodowało, że miałem trochę więcej czasu na to, żeby wreszcie. Ma powiedzieć poukładać moje życie pod pewnymi kątami na które wcześniej zwracałem uwagi. Jednym z takich obszarów były finanse, bo tutaj mówił, że to Fajna branża, i to jest fajna branża, czyli generalnie zarabia się tak dużo, że nie przejmuje się tym, co się z tymi pieniędzmi robi, bo one na, za, zawsze na koncie są, na, na, na wszystko starcza. No, ale jak się tak popatrzy, policzy, wrzuci Weksela i jest się umysłem ścisłym, no to widać to penalty, jaki jest za nic nie robienie z pieniędzmi, które leżą na rachunku bankowym. Więc ja przez ostatnie lata kształciłem się, czy można powiedzieć, samokształciłem się w temacie. Inwestowania czy też ochrony pieniędzy przed inflacją, ich pomnażania pasywnego i innych takich mało profesjonalnie brzmiących zwrotów, ale jednak praktycznie przekładających się na to, żeby ta kasa po prostu pracowała, a nie traciła. I ta edukacja finansowa. Pokazała mi różne obszary, w których nie byłem, nie uczestniczyłem i zacząłem przez ostatnie dwa lata wdrażać taką strategię inwestowania w różne aktywa. No i w tej mojej strategii, taką wisienką na torcie, były elementy, które są ryzykowne, w sensie w nie nie wchodziłem. Jako osoba z bezpieczeństwa mam silną awersję do ryzyka, ale. Widzę też potrzebę dywersyfikacji, więc tutaj to ogłoszenie jest takim elementem, tak naprawdę, czegoś, co już kilka lat temu było planowane, czyli próby. Nie chcę powiedzieć sprawdzenia się, bo to nie jest sprawdzenia, ale tak naprawdę ulokowania środków w innym obszarze niż obszar typowych inwestycji giełdowych, obligacyjnych, jakichś tam metalowych, kryptowalutowych, itd. I czyli kawalerki w Krakowie już wszystkie kupiłeś, i teraz zostało mały fragment twojego majątku, to na te bardzo ryzykowne inwestycje, tak? Tak, tak, ale właśnie, no, wiesz, z takim backgroundem, jaki mam, mam nadzieję, że będę minimalizował ryzyko do akceptowalnego poziomu, z którym się czuję w miarę komfortowo. I no my też wcześniej, czy właśnie. Po tym moim ogłoszeniu trochę rozmawialiśmy, więc wiesz, że pomimo tego, że ja nie mam doświadczenia z całym takim inwestowaniem w startupy, to miałem pewne wyobrażenie a przede wszystkim ankietę, którą chciałem pomęczyć, wszystkich, którzy się na to ogłoszenie, o którym Arek wspomniał, zgłoszą. I bardzo cenne uwagi miałeś tej ankiety, za co Ci dziękuję. Natomiast, z Twojej perspektywy, możesz ocenić, czy te kilkanaście pytań, które sporządziłem, jak na osobę, która w, w tym waszym świecie się nie obraca, były w miarę sensowne czy całkowicie bezsensowne? Ja, ja z chęcią krytykę przyjmę. Wiesz co, no, w miarę sensowne, czy to, że w ogóle miałeś jakiekolwiek analityczne podejście do tego, żeby nie podpalać się od razu, do, o, przysłali mi pitch decka, super, zainwestuję. Też sprowadzenie wszystkich to jakiegoś wspólnego mianownika, żeby sobie porównać odpowiedzi na te same pytania, to na pewno pomaga. Więc to jest sensowne podejście. I to jest właśnie też trochę dlatego Cię zaprosiliśmy, bo Chci, chcieliśmy pokazać naszym, naszym też widzom, jak działa anioł biznesu, no bo taka rola, w którą się wkleiłeś teraz, wklejasz, no to to jest rola anioła biznesu, jak można do tego podchodzić i jak można zacząć, nie? No i ty zacząłeś to z mm -hmm. pozycji takiej, że masz bardzo fajne zasięgi medialne. Nie wiem, ile osób zobaczyło tego posta. A ja też nie wiem, ale mogę ci sprawdzić? Mogę, czy nie mogę? Możesz, jeśli, jeśli możesz. Możesz, to byłoby, to byłoby fajne milion złotych no to, to może brzmi emocjonująco ale też tak naprawdę dla nie wiem firmy technologicznej to spalenie miliona złotych to jest kwestia paru miesięcy tak naprawdę to to nie są jakieś tak tak kwoty. Dokładnie. I ja to znam też od tej drugiej strony, tak, bo wiem, ile my zarabiamy, na co wydajemy, ile kosztują pewne rzeczy, na różnych powiedzmy, poziomach jakości czy dostarczania pewnych usług. Także zdaję sobie sprawę z tego, co można z taką kasą zrobić bo przez ostatnich kilkanaście lat. Nie chcę powiedzieć, że u nas liczyliśmy każdą zotówkę, ale jednak dość w firmie zawsze rozsądnie podchodziliśmy do do wydawania pieniędzy, czy uzasadniania tych wydatków, więc coś można zrobić z, z taką kasą. Czy dużo to się okaże? Ja mam ambitny plan po rozmowach z innymi mądrzejszymi ode mnie, żeby nie pakować od razu całego miliona w jedną wybraną spółkę, tylko to zrobić zgodnie ze strategią dziel i rządź. Mam też środki, które mogę uruchomić, gdyby rzeczywiście coś Fajnie wyskoczyło. Więc, więc ten konkurs, o którym ty mówiłeś, znaczy nazywam to konkursem, tak, bo trochę tak się stało. Ja naiwnie zakładałem, że odpisze mi kilkanaście może osób, z którymi się zdzwonię, porozmawiam, poznam bliżej i podejmę jakąś mniej lub bardziej rozsądną decyzję. A już pamiętam, że pierwszego czy drugiego dnia była ponad setka <głoszeń> zgłoszeń na mailu, którego nie podałem w ogłoszeniu. I to trochę właśnie sprawiło, że musiałem lekko zrewidować moją strategię i tak jak mówisz sprowadzić wszystkich do wspólnego mianownika mniej człowieczo, czyli no nie na kolach, bo po prostu mówiąc szczerze, nie mam czasu, żeby obsłużyć i zaopiekować aż tyle osób, tylko w pewien taki sformalizowany sposób, ale wydaje mi się, że to jest nawet lepsze, dlatego, że powiedzmy to, to pierwsza sito, ta pierwsza selekcja, pierwszy etap, który jest realizowany, on będzie... Mniej bazujący na tym, czy ktoś potrafi robić dobre prezentacje w PowerPoincie i jaką magatkę sprzedażową, którą ćwiczył w wielu różnych miejscach, bo dla mnie on będzie po prostu wartością w odpowiedniej komórce w Excelu, no bo z analitycznym umysłem nie wygrasz. I co z tego wyjdzie? Sam jestem ciekaw, bo to pytanie pewnie padnie. Jesteśmy teraz na etapie takim, że taki deadline, który dałem na odpowiedzi na moje pytania został osiągnięty i te odpowiedzi spłynęły, nie od wszystkich, którzy, którzy na początku napisali, także pojawia się tutaj taki lejek, ale i tak spłynęło tak, tego tak dużo i często z bogatą dokumentacją, że ja, żeby być fair, no, staram się naprawdę tak rzetelnie podejść i przeanalizować te wszystkie informacje, które do mnie spłynęły, odpowiednio je ocenić, co nie zawsze jest możliwe wedle skali, Prą wymyśliłem, i której się trzymam i nie zmieniam, chociaż nie jest może idealnie doskonała. Po to, żeby móc później, jakby sprawiedliwie i, i trochę z dystansem na to spojrzeć i zobaczyć, co wynika z numerku. Aczkolwiek przyznam, że mam swoją taką kolumnę. Nazwijmy to z feelingiem prywatnym, która, która daje taką punktację za jakby ogólne moje wrażenia czy podejście. Czy ją uwzględnię w jakiejś finalnej wadze, to jeszcze nie jestem pewien, ale pomyślałem, że no, jakiś stosunek emocjonalny, jeśli we mnie coś wzbudza, to może ten element intuicyjny jest całkiem pożyteczny, dlatego że przez większość mojego zawodowego życia decyzje, które podejmowałem, były podejmowane tak mocno analitycznie, matematycznie, ale jednak ta intuicja się pojawiała i często jak miałem pewien dylemat w co pójść coś mi powiedzmy bliżej serducha leżało albo czułem to lepiej, a było mniej Dochodowe, zyskowne czy wartościowe z punktu widzenia takiego monetarnego, to, to często się decydowałem na to, co jednak było bliżej serca. I z perspektywy czasu wydaje mi się, że to były dobre decyzje, więc nie chciałbym całkowicie wygaszać jakby tych instynktów. Dobra, próbuję się zalogować do LinkedIna, żeby wam sprawdzić zasięgi. Piotrze, to ja, to ja w międzyczasie cię podpytam, bo o, y, rozumiem, że podchodzisz do tego super, nie wiem, skali 0.10, 0.5 tak, i sobie wyceniasz, do tego dodajesz trochę intuicji, y, ale czy sobie zaplanowałeś od razu takie, wiesz, takie deal breakery, że wpada coś w zgłoszeniu, co, co w ogóle eliminuje projekt, nie? Y, pewnie, pewnie pierwsze tak, pytanie... Tak, tak, komunikatory jeżeli, jeżeli odpadają. O. A, okej. Okay. <laughs> rozumiem, ale, ale tam nie było czegoś takiego, że, że nastawiałeś się na konkretną branżę, tak? Czyli tylko cyber i nic więcej. Wiesz co, ja zaakcentowałem, że bliskie mojemu sercu są obszary no, cyber security, bo, bo to jest mój świat. To jest też świat, który najlepiej znam, najbardziej rozumiem. A wydawało mi się sensowne, i, I nie wiem, czy to jest sensowne, wy macie zdecydowanie większe doświadczenie, żeby jednak móc zainwestować no nie, nie tylko swoje finanse, ale również pewne swoje umiejętności czy kontakty w taki sposób, że jeśli wybiorę jakiś projekt, to jestem w stanie go trochę wesprzeć finansowo. Natomiast jestem w stanie też go wesprzeć niefinansowo, na przykład robiąc spinkę z osobami, o których wiem, że potrzebują konkretnie takich usług, albo które były w tym miejscu i mają pewne sensowne przemyślenia, albo klientów, którzy nie wiedzą jeszcze, że tego rozwiązania poszukują, ale z rozmów mógłby wyjść na przykład jakiś fajny pivot, który zadowoli obydwie strony. No a poza tym, to, że. Mamy najbardziej zasięgowy serwis, nie tylko serwis, bo to jest i newsletter, i jakieś listy mailingowe i konta w portalach społecznościowych związane z Cyber, to wydaje mi się, że jest jeszcze ten ekwiwalent taki promocyjno-reklamowy, pod pewnymi warunkami, bo tutaj etyka dziennikarska jednak ma duże znaczenie dla nas od zawsze. I to mogłoby być coś, co zagra, i w moim odczuciu to zagra tylko wtedy, kiedy ten startup będzie w jakikolwiek sposób skojarzony z cyber security. No bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy na niebezpieczniku na przykład uruchamiali promocję, nie wiem, czoteczek do zębów powiedzmy, tak, które są innowacyjne albo nawet zasilane AIM. No to, 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 to jakby nie do końca. Bardzo bezpieczne. Albo w sumie to, to, to jeszcze może sobie wyobrażam, nie? Ale, ale jest jakiś produkt, który na przykład usprawnia linie produkujące batony słodkie albo tam cokolwiek innego. No To, 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 to nie do końca by tutaj grało. Pasuje trochę jak, e, właśnie, nie pięść do oka, a coś innego. A mnie zagadujecie i nie mogę znaleźć teraz tego posta, że jestem na swoim to, profilu na LinkedInie. Z, z, zadziwiająco ten. Bo wyszukiwanie danych długo ci zajmuje. Nie, nie spodziewałbym się. Tak, tak. Czyli rozumiem, że wśród, wśród takich projektów, które do ciebie trafiły, to producent batonów, szczoteczek, co jeszcze? Eee... Du dużo różnych rzeczy było. Eee... Teraz sobie eee... chyba nie wypiszę takiego top, top 3 najdziwniejszego. że też nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł niekomfortowo. Eee... Natomiast przyznam szczerze, że. Nie no ale na pewno niektórzy eee... powinni, tak? Się poczuć niekomfortowo. Pewnie dostałeś trochę też karma, wraca. Tak, do... słabych rzeczy. Nie? Do... Tak, bardzo słabych. Tak słabych, że przez chwilę myślałem, czy to jest jakiś żart, czy może bardziej choroba psychiczna, co jest smutne swoją drogą. No ale niestety tak. Część z tych zgłoszeń była taka, że, że, że wiesz po prostu, że nawet nie ma sensu tego jakby oceniać, bo tutaj z samego sposobu formułowania myśli, opisywania tego projektu, czy oczekiwań, które ktoś postawił w wiadomości, no to nie ten droga, także wtedy ten mój prywatny sentyment i feeling tam jest w komórce na czerwono. To jest jeszcze jedna rzecz, o której być może warto byłoby powiedzieć i nie wiem czy to jest jakby normalne czy nie, bo ta moja ścieżka jakby aplikacji była trochę inna. Ja nie podałem adresu e-mail, ale wskazałem, że Oczekuję na wiadomość mailową z prostego powodu. Dla mnie mail jest jakby takim podstawowym narzędziem pracy. Nie mam slaka. Nienawidzę sprawdzania wiadomości prywatnych na messengerach, prywatnych na Twitterze czy eksie. To po prostu jest za bardzo rozwarstwione, więc ja jestem wygodnym człowiekiem. Cenię sobie posiadanie single point of failure w postaci jednej skrzynki pocztowej. I wydaje mi się, że dość wyraźnie wskazałem tą ścieżkę aplikacji. Mimo tego, bardzo dużo osób pisało na privach w różnych serwisach. Ja starałem się sugerować, że no fajnie, że ktoś mi tutaj wkleił fajne prezentacje i pdf -y, ale ja nic z nimi nie zrobię. Ich nie będę pobierał, nie będę ich analizował i nie będę ich wprowadzał do mojego Excela, dopóki to nie wleci mailem. Jeśli ktoś ma. Problem z odczytaniem takiego prostego komunikatu, to wydaje mi się, że to nie jest jednak osoba, z którą chciałbym współpracować. Ten element takiej chemii tutaj ewidentnie nie działa. A, a i tak najlepsze są osoby, które dzwoniły np. Na do nas na numer biurowy, niebezpiecznikowy w, z kwestią piczowania. Kurde, doceniam, że ktoś potrafi znaleźć publicznie dostępny numer telefonu, natomiast, no, bo leśniej zdarzył się z rzeczywistością. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek odebrał telefon, albo żeby ktokolwiek z biurami przekazał telefon, w momencie kiedy on dzwoni na, na numerze biurowym. Także nie tędy droga. Aczkolwiek moje koleżanki mają bardzo e, dobrą zabawę, odbierając takie telefony, bo one też w różny sposób się zaczynają. Słuchajcie, jestem na statystykach. E, widzę 151 999 imprezji, cokolwiek to znaczy, na tym poście na Linkedinie. Jak wiecie, jakie są inne metryki, na które warto spojrzeć, to, to mogę je podać. no, no Ale to tak, to, jest, to nie. To to jest, jest A tutaj Facebooka tutaj nie zobaczymy, tak? Bo, bo tu nie wiemy ile na Facebooku, ale. Nie, zobaczymy, wiesz co, bo ja mam chyba tego kreatora na Facebooku, czy jakoś taki na kreaturę. A, to jeszcze meta -biznes. Stamtąd możesz wyciągnąć dane. Ach, Sekundę, ile, wpadło, ile wpadło, Piotr, ostatecznie na aplikacji? Tak, plus minus na pierwszym etapie, bo mówili, że w pierwszym nie przekroczyło setkę? E, tak, w, w, tak, finalnie takich aplikacji, z, które, które tutaj mówimy o startupach, to jest między 200 a 300. Natomiast w, też w tej liczbie jest kilkadziesiąt osób, co było dla mnie dość sporym zaskoczeniem, e, które mają chyba czy doszły do podobnych wniosków, są nie wiem, na podobnym etapie życiowym, e, bo ja tam wspomniałem, że jeśli ktoś chciałby się e, dorzucić, tak? Czyli dziękować. Dołączyć, to, to niech da znać. Nie mam żadnych aspiracji, żeby, nie wiem, budować jakąś grupę, fundusz, czymś zarządzać albo od kogokolwiek brać pieniądze, żeby było jasne. Natomiast wydało mi się ciekawe, że jeśli możemy zrobić coś, co wspomoże. Polskie startupy i jest więcej takich osób, które być może gdzieś o tym myślały, ale nie zrobiły tego kroku, albo nie wiem, mają mniejsze zasięgi na LinkedInie. No to niech dadzą znać, bo no ja i tak tą pracę zrobię. Ja nie mam problemu z tym, żeby tym Excelem z moimi oceniam, ocenami gdzieś tam się podzielić, czy przeanalizować go, później w jakiejś takiej formie pokazać, jak ja do czegoś podchodzę. Nie wiem, czy startupy by sobie tego życzyły, ale, ale zamierzam właśnie zaproponować coś takiego jakiego kilkadziesiąt osób się zgłosiło z różnymi kwotami, albo podobnymi do mnie, albo mniejszymi, mniejszymi ale zazwyczaj 200 tysięcy w górę wolne na inwestycje i jak rozumiem są zainteresowane, żeby przynajmniej zapoznać się z tym, co z tego mojego Excela wyjdzie i być może gdzieś też gdzieś tam nawiązać jakieś relacje z tymi startupami, no, to, to, to tutaj, żeby się ktoś nie zachwycił. Ja zamierzam te osoby i, i te startupy kontaktować bezpośrednio. W sensie nie chcę brać w tym udziału, nie chcę mieć nikogo na sumieniu. Chciałbym, żeby samodzielnie każdy podjął decyzję. No Okej, dobra, mam w Facebooka. W pewnym sensie przechodzisz przyspieszoną drogę od anioła biznesu. Odbiłeś się od pomysłu na fundusz, no bo to widzisz, że te kilkaset zgłoszeń, które trzeba mielić i analizować. To jest praca dla, dla grupy ludzi prawdopodobnie tak naprawdę i to full timeowa pewnie. I tak. założyłeś w pewnym sensie nieformalną sieć aniołów biznesu, tak? W, w, nie wiem, chy, chyba tak, może, e, ale raczej nie. W sensie n, n, na pewno nie chcę nikomu doradzać, w co ma pakować swoje pieniądze, nawet nikogo nie chcę przekonywać, że, że to jest e, dobry ruch. Bardzo mi zależy na tym, żeby to były świadome decyzje. E, myślę, że wartością jakby z tej mojej drogi jest to, że. E, jakaś forma oceny, w zależności od tego, czy ktoś wierzy w moje umiejętności oceny pod tym kątem, może być pewnym sygnałem dla osób, żeby, żeby już postawić swoje kroki na swojej własnej ścieżce. Jakby, jeśli, to, jeśli to spowoduje, że jakiś polski wartościowy startup dostanie n razy więcej kapitału, no to dlaczego nie? Natomiast to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że w zasadzie wszystkie z tych osób, które napisały, to nie są osoby na zasadzie, że właśnie flipu Mieszkania i mam wolne 300 tysięcy, to z chęcią dołączę, tak, bo ci ufam, tak? bo lajkuję Twoje posty na, na Facebooku czy na LinkedInie. Tylko to są osoby, które, z których myślę, że większość też znacie albo co najmniej kojarzycie, które mają realną wiedzę w swoich branżach, zazwyczaj branżach takich związanych z technologiami i też mogą być bardzo wartościowym źródłem informacji, kontaktów, takiego no fajnego doradztwa, że gdybym nie ja miał problem, problem z ich obszaru tematycznego, zawodowego to myślę, że bez problemu poszedłbym po, po jakąś radę i... i, i, i i to, co one by powiedziały, miałyby dla mnie, miałoby dla mnie jakikolwiek wpływ, nie? Zresztą Michał też kojarzy, że jak ja zacząłem o tym mówić, no to, 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 to do Michała się odezwałem, tak? Odezwałem się jeszcze do dwóch innych osób, które, które kojarzę z tego obszaru, tak? Żeby wybadać jakiś ogólny feeling i też bardzo wartościowe informacje i wiedzę pozyskałem, o której wcześniej nie myślałem, pewnie wnioski, do których bym doszedł sam, być może potykając się, Lepiej myślę, pozyskać taką informację od kogoś, kto, kto zawodowo jakimś tematem się zajmuje. Na fejsie słuchajcie, jest 23 tysiące impresji. Zdecydowanie komuś, mniejszy znam. zasięg. Ciekawe. Piotr, ale to, to, co mówisz, to oznacza, że w tej chwili jest gigantyczny, niezagospodarowany potencjał prywatnych pieniędzy. Eee, tak? Bo czy, to cię, ci ludzie... czy to ci dziwi? Wiesz co, może nie tyle dziwi, natomiast my z Michałem regularnie rozmawiamy na live'ach, wiesz, o tym, że, że cały jakby polski rynek venture capital stoi na publicznym pieniądzu, tak, że ciężko jest przekonać prywatnych inwestorów do dorzucenia się do funduszu, że ciągle jesteśmy przed tym momentem takim, wiesz, przełomowym, że ludzie właśnie zamiast ładować w kawalerki, rozmawialiśmy o tym, to nie, nie wiem, z Kamilem, obok, no bo To jest inny, inny, wiesz, dywersyfikacja, nie? Tak, 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 ale, ale, ale bardziej chodzi o to, że, że no te prywatne pieniądze, to one też mogłyby trafiać nie w takiej formie, jak ty to robisz, zresztą bardzo ciekawej, ale też jako LP funduszu, nie? Czy ty na przykład w ogóle rozpatrywałeś to, zamiast na przykład, wiesz, wychodzić z taką akcją, to po prostu wrzucę do funduszu i nie będę się przejmował tym? Ktoś za mnie to zrobi? Mm -hmm. Ja nie rozumiem waszego slangu, więc jakbyś mi rozwinął LP. Okay. Dobra, LP to jest Limited Partner, to jest inwestor okay. to, to, to funduszu to w co funduszu to nie wiem, czy ta osoba sobie tego życzy, więc nie powiem o kogo chodzi, ale jeden, jak rozumiem, z takich funduszy, który inwestuje w polskie startupy, a którego, nie wiem, współzałożyciela, założyciela kojarzę i znam, to też po tym poście, ja się do niego zwróciłem z takim pytaniem o, o poradę, o cenę też tych pytań, które, które on widział i o Dozję porozmawialiśmy. Bardzo fajne było podejście tego funduszu, i wiele rzeczy nam się zazębiło, więc no, ja już powiem, nie powiem jeszcze gdzie, ale. Część swoich środków, takie niskie kilkaset tysięcy też podjąłem decyzję, że, że powierzę. Więc ta dywersyfikacja u mnie, w środowisko startupowe teraz się zdywersyfikowała na zasadzie zobaczymy, ile błędów popełnię ja i zobaczymy, ile błędów, albo może sukcesów przyniesie włożenie tej kasy w fundusz, który zajmuje się tym zawodowo, więc mam teraz z kim rywalizować. Co może? Motywująco albo po prostu pokaże mi, że, że droga jest nie w tym, żebym ja po godzinach analizował pitch-deki w moim analitycznym podejściu i w moim obszarze, tylko żeby ktoś inny to robił za nawet odpowiednie fi, ale mając wiedzę zdecydowanie szerszą w innych obszarach. No ja myślę, że na tym etapie, na którym ja jestem, przy takich środkach, które ja zamierzam powierzyć, to nie jest to dla mnie problemem, jakby zmierzyć się samodzielnie z finansami, organizacją małej firmy, bo ja tam byłem. Ja, ja wiem, jak można pewne rzeczy malować na zielono i jestem w stanie, wydaje mi się, to wykryć. Wiem, jakie bolesne pytania zadać, żeby sprawdzić, czy ktoś rozumie pewne zależności biznesowe. Także jeśli jest solidny produkt i usługa, to prawdopodobnie i tak o niej gdzieś już wcześniej słyszałem, co, co tak? na marginesie, jest bardzo ciekawe, bo na to moje ogłoszenie odpowiedziały mm, takie firmy, które już parę rund finansowania e, miały, e, o których ja wcześniej słyszałem e, i które no myślę, że w, w, w tym obszarze cybersecurity w Polsce całkiem spoko sobie radzą. Okej, okay. ale na, do tego roli zostania inwestorem funduszu, rozumiem, jeden fundusz się do, do ciebie odezwał i to w sumie ty z nim pierwszy zacząłeś rozmowę, tak? Wiesz, co tak, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że parę lat temu ten sam fundusz i ta sama osoba odezwała się do mnie na zasadzie: Słuchaj, robię coś takiego, może byś był zainteresowany. Ja wtedy nie byłem na takim etapie, że byłem zainteresowany, bo to było jeszcze przed takim jakby porządkowaniem moich finansów, byłem skupiony na, na innych obszarach i, i myślę, że dopiero te ostatnie lata. Pokazały mi, jak fatalna jest edukacja finansowa w Polsce i jak bardzo wiedza z tego obszaru leży tak naprawdę na ulicy. I drobnymi ruchami, krótkimi zmianami jestem w stanie żyć z odsetek, które generują te zmiany wykonane w przeciągu. No, Okolic dwóch, trzech tygodni, tak? Poprzedzonych wcześniej kilkumiesięczną eskapadą zdobywania wiedzy z tego obszaru, którego, no, trzeba powiedzieć szczerze, mnie nikt w szkole nie nauczył. Ja nie mam studiów. Kierunkowych. Potrafię dodawać dwa do dwóch jakieś podstawy rynków finansowych znam na tyle, na ile myślę każdy zna, no ale to, to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Jeśli tylko ktoś ma i może nas słucha, a nie jest VC wolne środki, to zanim zainwestuje w startupy, myślę, że może te środki pomnożyć bardzo szybko, mając taką podstawową wiedzę z zakresu edukacji finansowej. Ja w Polsce mamy kilku takich przystępnie tłumaczących jakby tą dziedzinę, nie wiem, czy ich nie obrażę, blogerów, edukatorów, twórców, o, może tak. To mo możesz powiedzieć, z kogo wiedzy korzystałeś? Bo może to jest jakaś rekomendacja, wiesz, dla, dla tych, którzy nas słuchają. Y tak, znaczy... Y y y Inwestomat to jest Mateusz Samołek. Najbardziej jest takim źródłem wiedzy, które do mnie przemawia, bo Mateusz ma takie mocno pogłębione technicznie analizy różnych obszarów. Wyszukuje bardzo fajne raporty. Dzieli się też własnym, jakby doświadczeniem, ale sekcja komentarzy pod jego postami. O oh jest, to jest takie złoto, że jego post na powiedzmy godzinę lektury ze zrozumieniem, z analizą, Źródeł podlinkowanych, tak jak wejdziesz w sekcję komentarzy to masz jeszcze dwie, trzy, 4 godziny ciekawych rozkmin osób, które tam są. I właśnie wczoraj czy przedwczoraj Mateusz robił taką ankietę w kontrze do tego, co zostało opublikowane w oficjalnych polskich raportach, nie pamiętam czy gus czy jakiejś innej instytucji, ile oszczędności mają Polacy. Tam wyszło, że jest generalnie fatalnie, natomiast on zrobił podobną ankietę u siebie w tej społeczności, no i tam wyszło, że jest zupełnie odwrotnie, więc ta, ta grupa osób, która rzeczywiście ma pieniądze i zastanawia się regularnie, co z nimi zrobić i ocenia samodzielnie pewne ścieżki inwestowania. Tam jest nadreprezentowana mocno, w związku z czym ten knowledge sharing, który tam jest w komentarzach, jest, jest, jest olbrzymi. No, ale oczywiście, może dla kogoś innego, myślę, że można przywołać takie nazwiska jak Marcin Iwuć, który tak bardzo podstawowo, jak od zera do bohatera, myślę, że, że komuś może serwować tą wiedzę. No, dla mnie akurat ta wiedza od Marcina to jest coś, co jakby natywnie, jak. Miałem czy pozyskałem, nie wiem, prowadząc biznes, czy przez lata po prostu zdobywając informacje z różnych randomowych źródeł, ale jeśli ktoś chciałby zrobić taki, wydaje mi się, kolejny pogłębiony krok, to, 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 to dobry będzie blok inwestomat.eu jeśli dobrze pamiętam. Także to myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić. Okej, okay. to teraz już rozumiem to, to Twoje takie zaskoczenie moim zdziwieniem, że jest tyle niewykorzystanego e, prywatnego kapitału, bo pokręcisz się w, takim, e, w takiej bańce. W takiej banieczce. Ja ci zadałem chyba nawet pytanie, czy jesteś tym zdziwiony. E, I m, ja nie jestem zdziwiony, bo m, tak jak wspomniałem, profil tych osób, które się zgłosiły, to jest profil osób z, z technologii, no, szeroko rozumianych, nowych technologii. E, I to są osoby, które no. M, w ogóle generalnie, tak, programiści 15K i, i, i ten, ten, ten taki obszar IT, to wydaje mi się, że to jest grupa osób, która w Polsce no, no na pewno zarabia więcej niż jest w stanie przejeść. Pewnie są jakieś patologiczne przypadki, które są w stanie rozchulać wszystko. Ja byłem trochę inaczej wychowany, ale to dla mnie jest naturalne, że nadwyżki się generują i pytanie, czy jesteś w stanie te nadwyżki jakby mądrze ochronić. Fundusze Venture Capital, jeżeli ktokolwiek z funduszy, nas słucha, słuchajcie. Nie docieracie do ludzi z pieniędzmi, z waszym marketingiem, nie, nie przekonujecie tych ludzi, którzy mają nadwyżki finansowe. Tutaj macie gotowe gotowe ślady, gdzie ich znaleźć. Tak, znaczy to, to, nie, nie dziękujcie. Rozszerzając, to jest właśnie strasznie, <laughs> strasznie ciekawe, bo my z kolei, siedząc z arkiem w tej bańce, tam fundusze, startupy i tak dalej, to jesteśmy non-stop wystawieni na takie żale, na zasadzie: no, w tym roku będzie mniej inwestycji w startupy, bo się kończy, skończył jakiś tam okres, nie wiem, program jakiś unijny się skończył, PARP nie ma pieniędzy, coś tam, no to w związku z tym... To nie Prowadni nie dają. Nie da się, nic się nie da, nie ma inwestycji, startupy muszą się naszykować na chudy rok i takie to poważni ludzie jakby uznani w branży wypowiadają takie, 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 takie sformułowania. To trafia do oficjalnych, do oficjalnych raportów, jako oficjalne rozwiązania kwestii jest, no PARP musi szybciej procesować wnioski, no na, na na tym poziomie żyjemy. Nie? Natomiast okazuje się, że kucze, gość z dobrym zasięgiem w socialach jest w stanie zmontować grupę angel-inwestorów, która... No właśnie, czy ty już zainwestowałeś albo za chwilę zainwestujesz? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia jeszcze miesiąca, dwóch. Pewnie gdyby było mniej zgłoszeń, to dzisiaj moglibyśmy porozmawiać o jakiejś może pierwszej inwestycji albo przynajmniej już tym, jak, jak ona będzie wyglądała. Ale, ale tego jest tak dużo, że ja, pomimo wszystko, mam jeszcze inne obowiązki, których nie chcę spychać na jakby taki, taki, taki drugi krąg, bo to te startupy miały być dla mnie takim dodatkowym ekstra zajęciem, któremu się poświęcę w wolnych chwilach i tego się mocno trzymam, także pomimo tego, że jest taki duży napływ tych wniosków, to nie wiem, nie zatrudniam osoby, która będzie to za mnie robić, tylko dzielę to i wtedy, kiedy mam ten wolny czas, a nie mam go bardzo dużo, przez to przechodzę, także ja szacuję, że do końca tego miesiąca, czyli do końca marca, będę mieć jakiś taki big picture tego, co jest sensowne, co nie, i, I rozpocznę ten drugi etap, bo mimo wszystko z, z tymi sensownymi chciałbym się jeszcze spotkać i porozmawiać, bo to, co ktoś wiesz, napisze do, w swojej prezentacji, to, co ja jestem w stanie sprawdzić w jakichś osintowych otwartych źródłach, to nie do końca pewnie wyczerpie pytania, które będę miał albo czegoś nie będę rozumiał. Także jeszcze taki. Kwiecień, maj. Myślę, że to będą kwestie jakichś spotkań, i bardzo bym chciał w okolicach wakacji w połowie roku już mieć wybrane te biznesy, w które, w które się zaangażuję, czy finansowo, czy, czy, czy merytorycznie, bo też nie wykluczam tego, że nawet jeśli do powiedzmy tego peletonu. Startupów czy przedsiębiorstw, firm, w które wejdę finansowo, nie zmieszczą się jakieś inne ciekawe propozycje, to ja nie zaoferuję im. Jakiejś mojej pomocy czy, czy kontaktów bez tego elementu kapitałowego, bo jeśli tam są dobre pomysły, a wydaje mi się, że są, to dlaczego tego nie nagłośnić? Nie, nie mam z tym problemu, że komuś pomogę. Ba, nawet bardzo mnie to cieszy, dlatego że jak przypominam sobie początki moje w branży, tam, 15 lat temu to bardzo brakowało mi osoby na kształt nie wiem mentora która przeszła być może przez te same problemy i wyzwania które ja miałem w tamtym okresie czy być może była mi w stanie powiedzieć, jak wygląda rozmowa, nie wiem, z firmą z takiej branży albo z takim biznesem? Ja tego wszystkiego uczyłem się samodzielnie. Wtedy jeszcze pamiętam, często jeżdżąc na spotkania do stolicy, z których nie zawsze cokolwiek wynikało. Teraz jestem mądrzejszy o pewne doświadczenia. Wiem, jakie konferencje działają, jakie nie działają, i to jest taka wiedza, która wydaje mi się, jeśli miałbym spojrzeć z takiej Perspektywy czasu jest szalenie istotna. Ja nie wiem, czy ktoś mi zawierzy, jeśli ja będę z nim jakby wymieniał moje doświadczenia, ale gdyby wtedy do mnie ktoś przyszedł i powiedział te mądre słowa to myślę, że szybciej zrobiłbym to, co zrobiłem, nie musiałbym pewnych błędów popełniać. Nawet jeśli jestem bardzo nieufny, to pewnie bym starał się zbenchmarkować jakby te rady, które, które od kogoś bym dostał. I, i, i mam takie nie wiem, po, poczucie, że no, możemy pomóc młodszemu pokoleniu, które nawet patrząc po tych zgłoszeniach, Często wydaje mi się, że chęci i ambicje ma bardzo wysoko do oceny, natomiast sposób pewnej komunikacji, czy myślenie o tym, że jakiś produkt albo jakaś usługa zadziała. Brakuje jeszcze pewnych rzeczy, których ktoś po prostu nie wie, dlatego, że jeszcze nie wszedł w tą branżę. On jest jeszcze na etapie takim bardzo wczesnym, i dopiero wtedy boleśnie się zderzy z rzeczywistością SAP-ów i innych rozwiązań albo procesów w firmach, o których on nawet w ogóle nie ma pojęcia, że istnieją. Ja tam byłem. Wiesz co, to jeszcze kontynuując ten temat Twoich inwestycji, to powiedz mi, Ty masz już opracowaną taką jakby finansową strukturę, jak to będziesz robił, to będziesz, nie wiem, osoba fizyczna będzie obejmowała udziały w tych spółkach, będziesz pożyczał im pieniądze, czy jakiś jeszcze inny system na to masz wymyślony? I to jest doskonałe pytanie, bo Dziękuję. z pierwszych takich, pierwszych takich rozmów z niektórymi ze startupów na zasadzie ping-ponga mailowego no wygląda na to, że nie każdy oczekuje tego samego. Jedni właśnie woleliby taką formę inwestowania, drudzy trochę inną. Ja szczerze mówiąc nie wiem jeszcze, bo dla mnie ważniejsze jest to, z kim. Ja chcę nawiązać współpracę, tak, czy, 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 czy jakieś bliższe relacje. I dopiero wtedy przejść przez element taki prawnoformalny na zasadzie, no dobrze, no to ja wam chcę pomóc, mamy do dyspozycji taki budżet i teraz jak to robimy? Nie mam jakiejś Form współpracy czy przekazywania kapitału, które bym zdecydowanie odrzucał. Ja, wydaje mi się, że jestem w stanie zaakceptować wiele różnych struktur. Natomiast ponieważ ja nie czuję się od strony prawnej ekspertem, no to ja już wiem i jakby od z góry zakładałem, że na tym etapie pomagać będzie mi osoba, do której mam zaufanie i bardziej jest to osoba z gatunku prawa niż technologii. Także tutaj myślę, że będzie standardowe spotkanie prawników, którzy będą wchodzili do gry i swoje różne socjotechniki stosowali albo retoryki. W każdym razie z przyjemnością będę siedział z Chipsów I obserwował, jak między sobą definiują formę przekazania środków finansowych, pod jakimi warunkami. To może być bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że ja lubię znajdować dziury w całym, i zawsze powtarzam, że gdyby nie IT Security, to na pewno chciałbym zostać prawnikiem, bo. To, jak oni mogą denerwować ludzi, to jak oni mogą znajdować obejścia w prawie. To jest bardzo bliskie do e, formy e, mojej struktury myślenia na temat e, świata, czy analizowania właśnie dokumentów. Tak? Każdego zdania, słowa albo odbicia się jakimś e, e, precedensem, który kiedyś nastąpił. Z Olsem mamy tutaj bardzo mocne opinie na ten temat. Piotrze, ja z chęcią mnie a... usłyszę. <gry> Wiesz, co, to nie wiem, czy mamy tyle czasu i czy nie musielibyśmy cenzurować, nie? ale na pewno, na pewno jakimiś tam anegdotami z, z okopów się możemy podzielić. Piotrze, ja chciałem cię zapytać, takim trochę spinaczem. Kończy się maj, kończy się czerwiec, zainwestowałeś w te startupy. Co, co teraz się dzieje? Czy ty masz jakiś założony, wiesz, horyzont czasowy, że chcesz z tych inwestycji wyjść? Czy ty masz plan, że ej, to jest fajne, może zrobię to znowu za rok? Czy, czy masz takie, takie poczucie, dobra, to to się wydarzyło i teraz zobaczymy, co to przyniesie, za pięć lat sobie zrobię retro i, i podejmę decyzję to dalej. Czy, czy myślałeś nad takimi rzeczami? Myślałem, nie mam presji i to jest dla mnie bardzo komfortowe. Jak? To ja, ja nie inwestuję tej kasy, żeby ją pomnożyć. Ona rzeczywiście w, moim, w mojej tabelce budżetowej jest taka, że no, może zostać do zera wypalona. Natomiast na pewno proces będzie wspaniały i czegoś mnie nauczy. Może to być najdroższa lekcja w moim życiu. Ale w, w takim już bardziej poważnym podejściu, to co. Chciałbym zrobić, to podzielić sobie tylko... Też wiesz, w zależności od, i to jest moje na razie takie trochę przewidywanie przyszłości. W zależności od tego, z kim te relacje nawiążę, to wydaje mi się, że może być inna dynamika rozwoju, więc takie podejście na zasadzie sprawdźmy, co się dzieje za rok może nie być za bardzo adekwatne, bo niektórzy będą potrzebowali pięciu miesięcy inni pięciu lat. I to, że ja nie mam presji, wydaje mi się, dla mnie jest bardzo komfortowe, bo ja mogę sobie ten element na czek określić za jakby z, 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 za równie dobrze za 5 lat, jak i za 5 miesięcy. Oczywiście, że chciałbym, żeby te startupy wzrosły i żeby to była dobra historia na kolejny post, natomiast jak to wszystko spadnie do zera, to też będzie historia na kolejny post, ale to jakby nie jest celem całego tego procesu. Bardzo bym chciał zbudować, czy pomóc zbudować coś, co na tym naszym polskim rynku, zwłaszcza rynku cyber security, który... Między sobą wydaje mi się, że my w branży dość dobrze się komunikujemy, i niezależnie od tego, czy ktoś gdzieś zachodzi na konkurencyjne działania, czy nie, to utrzymuje relacje. Bo wiecie, podstawa cyber security to jest zaufanie i wymiana informacji. Bez tego po prostu nie da się zrobić dobrego bezpieczeństwa. Także może jestem pod tym kątem spaczony. Ale taka strategia, która, która mi przyświeca, to to, że jeśli uda się coś zarobić na tych inwestycjach, to ja chciałbym to z powrotem wrzucić w ten sam obszar. Czyli zaczynamy od powiedzmy tego startowego miliona, no i zobaczymy, czy skończymy bardzo szybko na zerze i wyjdziemy z tego kasyna. Czy jednak gdzieś wypadnie czerwone, obstawiałem czerwone i mamy więcej środków i je sukcesywnie pomnażemy. Niektórym się to udaje. Czy może tracimy po prostu więcej za, za 10 lat? Nie wiem, czas pokaże. Jeśli są jakieś strategie, które doradzalibyście takiemu. Panowicjuszowi albo konkretne frameworki, wedle których się procesuje, benchmarkuje takie inwestycje, to ja z przyjemnością się z nimi zapoznam no i zobaczę, ile z nich wyrzucę do kosza. Wiesz, jeden, a benchmark, ile jest... jeden benchmark już masz, no. wszedłeś w fundusz możesz porównywać swój performance z performance w funduszu, tak? Tak, Czyli... no, rywalizacja niezdrowa, ale, ale tak, by, by, był to jeden z elementów, dlaczego, dlaczego decyduje się na to wejście, bo też będę widział, jak być może inne metody są stosowane po stronie funduszu, co nie oznacza, że gorsze, tak? ale do każdego celu można dojść różnymi drogami i tutaj myślę, że ta, ten mój element takiej nauki, czy wzbogacania mojej wiedzy o ten cały proces inwestowania, będzie zdecydowanie ciekawszy, jeśli równolegle będę mógł obserwować jakby dwie ścieżki i też swoje zachowania, na przykład, co mi pasuje, co mi nie pasuje. Ja mam problem z ludźmi, którzy mi mówią, co mam robić, więc tutaj zastanawiam się, jak, jak to będzie wyglądało, jeśli ktoś będzie zarządzał moimi pieniędzmi. I być może będzie mi mówił, co ja mam robić, albo mnie do czegoś zobowiązywał. Więc to jest, to jest, to jest dla mnie bardzo ciekawy element. Jesteś nietypowym inwestorem, ale myślę, że dalej możemy Ci zadać nasze trzy stałe pytania, które zadajemy wszystkim naszym gościom. Trochę o nie zahaczaliśmy, ale, ale w takiej formie podsumowującej. Jakie jest Twoje UVP? Jaka jest Twoja wartość unikalna? Dlaczego ludzie mają jednak przyjść do Ciebie z tym pitch deckiem, a nie pójść do tego funduszu? Mówisz słowo rywalizacja, ja się z tym nie zgadzam, ale, ale dlaczego do Ciebie? Rywalizacja była wewnątrz mną funduszowym i mną niefunduszowym. To tylko w Oj, tym obszarze ja absolutnie nie mam ambicji, żeby rywalizować z jakimkolwiek funduszem, funduszem czy profesjonalnym inwestorem. Natomiast to UVP to wydaje mi się, że to jest kwestia znajomości branży i tego, co za pomocą moich kontaktów, czy jakkolwiek górnolotnie by nie zabrzmiało, wiedzy na temat rynku, ja mogę podpowiedzieć. To nie są. To tylko i wyłącznie złotówki, tylko jest to pewnego rodzaju informacja i no też możliwość nie wiem, promocji, o ile tego typu rozwiązanie, usługa, produkt wpisuje się w obszar, którym, którym zajmuje się niebezpiecznik. Okay. Drugie, drugie pytanie, w takim razie szybkie. To jest pytanie, które też wszystkim zadajemy. Jest o antyportfolio, czyli w co zainwestowałeś już kiedyś? inaczej, w co nie zainwestowałeś? Co ci uciekło z przednosa i teraz sobie plujesz brodę? No gdybym, gdybym zainwestował wtedy 5 lat temu, to bym teraz już miał zupełnie inne problemy. Jest coś takiego, co ci uciekło z przednosa? Sadek kiedyś przekazywał chyba jakieś opcje na akcje, jeśli dobrze pamiętam, tylko trzeba było wypełnić formularz. A ja nie zdążyłem tego formularza. Wypełnić i po czasie się już nie dało tego formularza wypełnić. Teraz pewnie miałbym zdecydowanie więcej na koncie, bo bardzo fajnie się Brand24 rozwija. Ale już tak bardziej z rzeczy, które, które ja wspominam, to miałem kiedyś taką rozmowę. Z pewnym startupem. Namówi mnie do tego, myślę, że nasz wspólny znajomy, który zbierał takich prywatnych, powiedzmy, inwestorów. Były nawet w Fajne prezentacje. Ja się skomitowałem, że spoko przekonuje mnie to i, i dołączę. Ale potem się okazało, właśnie, że, że ten startup trochę zmienił podejście doszedł do wniosku, że jednak nie chce takiego jakby finansowania i pieniędzy z, z tego obszaru. I z tego, co, co widzę, bardzo fajnie się rozwija. Także nie wiem, czy to jest duża strata, ale tak myślę, że może jednak trzeba było trochę ponaciskać na foundera wtedy, żeby przytulił trochę tej gotówki. byłby to fajne success story na początek. I trzecia rzecz, ktu, którą myślę, że mogę wpisać w tych kategorii, to mam akcje Taurona, które straciły bardzo dużo i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które straciły bardzo dużo. Kiedyś obstawiałem, że to może być dobra inwestycja, jeśli chodzi o energetykę. Czas pokazał, że nie. Więc... Może jeszcze spivotują, <laughs> Więc... wiesz. Może jeszcze, może jeszcze spifutują. Tak, śledzę, nie sprzedaję, trzymam. Um, nie mam jakiejś presji. Może się kiedyś odbiją i będę pływał w bogactwie. Spokojnie. Ja siedzę na gamestopie cały czas, także. <laughs> Okej. Okay. Ostatnie pytanie. Piotrze, w co wierzysz, w co nie jest popularne, w czym, z czym inni się mogą nie zgadzać? Wierzę w to, że, że hasła można zapisać na kartce papieru i one są bezpieczne, bo jak ktoś nie rozumie analizy ryzyka, to zawsze to przekreśla i śmieje się z takich notebooków, które może widzieliście, że Amazon sprzedaje. Tutaj jest notatnik na twoje hasła. A przecież, jak masz takie hasło zapisane w dodatniku i trzymasz to w szufladzie pod biurkiem, to żaden chiński haker ci tego nie wykradnie. To jeszcze pytanie, z kim mieszkasz i kto ma dostęp do Twojego domu. I to jest właśnie ten element takiej analizy ryzyka, której w bezpieczeństwie niewiele osób rozumuje i rozumie, dlatego że wszystko zależy od. Zagrożenia, od Twojego profilu ryzyka. Nie ma jednej uniwersalnej rady, którą można dać wszystkim, i myślę, że sporo osób o tym nie wie albo o tym zapomina i wychodzą jakieś przekłamane rzeczy. No a właśnie, i, i myślę, że nie, nie zgadzam się z tym, że pierwszy milion trzeba ukraść. Można go dostać. <gularny> <roboty: zimki> <suszy> <suszy> jak się, jak <suszy> się znajdzie maila. Rozumiem. Piotrze, wielkie dzięki za to. Za to... Rozmowę. Ja myślę, że bez wywierania presji, ale cały rynek będzie cię obserwował. Bo po twoje doświadczenia na pewno będą jakimś beczmarkiem. Dlatego, czy takie, czy takie pomysły są dobre, czy nie. Więc trzymam kciuki, żeby, żeby jednak dla tego całego rynku, żeby tobie wypaliło i to tak zupełnie niespodziewanie. Chyba tyle. No już, już, mnie do, już mnie do podcastów zapraszają, więc na razie są same plusy. Jedyna, jedyna strata może być finansowa. Ale już zupełnie, zupełnie tak poważnie mówiąc na koniec, bo to, to wydaje mi się, że może interesować Waszych widzów, słuchaczy. To to, że no mamy te, powiedzmy, dwa miesiące, które minęły, bo to jutro będzie 18 marca. Ja przez te dwa miesiące, jeśli miałbym z czystym sumieniem powiedzieć, co już zyskałem, to zyskałem naprawdę bardzo fajne kontakty, perspektywę i wiedzę, którą dostałem z różnych stron, która mnie prywatnie, nie chcę powiedzieć rozwinęła, bo może to jest za duże słowo, ale na pewno pokazała mi pewne rzeczy, o których nie myślałem. Więc z takiego punktu widzenia, którego ja też oczekuję, od, od tego mojego kroku, takiego punktu rozwojowego, to wydaje mi się, że już jest bardzo duży plus i, i na pewno jest to coś, czego, czego nie można bagatelizować. Swoją drogą w PFR-ze też są bardzo ciekawe osoby, które. Które się odezwały i które robią bardzo dużo rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia, i gdzieś widzę jakieś możliwość przecięcia. Także zachęcam, niech wszyscy piszą o tym, że mają milion do zainwestowania, a ciekawe osoby się pewnie zaczną odzywać. Te mniej ciekawe też, ale to można je później zignorować, wyrzucić do kosza albo zaznaczyć na czerwono w Excelu. Pamiętać o lajku, tylko, tylko tyle. Zwykle mówimy, pytamy teraz gościa, jak najlepiej można do ciebie się zgłosić z projektem i tak dalej, ale o tym już wcześniej mówiliśmy. Jak ktoś nas uważnie, uważnie słuchał, to wie. Tak. <laughs> że żeby, żeby nie dzwonić. Dobra, bardzo dziękujemy ci, to była super, super rozmowa, świetnie było cię mieć jako, jako gościa, cieszymy się, że zgodziłeś się u nas wystąpić. Ja również trzymam kciuki za, za twoje inwestycje, mam nadzieję, że, że to będą bardzo ciekawe projekty. Super, bardzo wam dziękuję i za radę, i za zaproszenie. Pierwszy raz w takim charakterze występuję, więc... Będę, będę chwalił i postował linki. <grym> Dobra, dziękuję, dziękuję do usłyszenia. Cześć. Cześć.